Audycja zawiera lokowanie produktu. Wielcy polscy ekonomiści. A teraz czas na 15 minut dla ekonomii w Radiu Wnet. 22 września bieżącego roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł. Jest to seria Wielcy Polscy Ekonomiści. Wśród nich znalazła się postać Stanisława Grabskiego i właśnie o nim porozmawiamy dziś z naszym gościem, a jest nim profesor Tomasz Ochinowski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, a także lider Warszawskiej Grupy Historiografii i Organizacji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Może zanim przejdziemy już do kwestii ekonomicznych i opowiemy o tym, czym zasłużył się w dwudziestoleciu międzywojennym i nie tylko Stanisław Grabski, to spróbujmy na początek przybliżyć trochę jego sylwetkę. Kim był, opowiedzieć trochę o historii jego życia. Właśnie. Bardzo dziękuję pani redaktor i państwu, że zechcecie posłuchać o Stanisławie Grabskim, który w takiej potocznej pamięci raczej jest w cieniu swojego wielkiego brata Władysława Grabskiego, autora słynnej reformy walutowej z początku lat 20. Stanisław Grabski takich osiągnięć nie miał, a niemniej jednak realizował pewien sposób patrzenia na ekonomię, która, myślę, jest ważna do dzisiaj. Stanisław Grabski całe swoje życie akademickie spędził we Lwowie. Był profesorem ekonomii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1910-1939. I przede wszystkim ważny jest ze względu na swój podręcznik Ekonomia Społeczna, wydany w 1933 roku, który, jak zwrócił uwagę profesor Tomasz Sobczak, który analizował przedwojenne podręczniki ekonomii, miał niezwykle ciekawy zamysł. Mianowicie od strony takiej, byśmy powiedzieli, pisania chodziło o to, żeby podręcznik był zrozumiały i żeby nie był za drogi. W związku z tym Stanisław Grabski pisał go i wydawał w częściach, bo uważał, że biedniejsi studenci będą mogli wtedy nabywać za poszczególne części. Teraz ta anegdota nie ma tylko na celu, że tak powiem, ocieplenia wizerunku Stanisława Grabskiego, bo ona też wynikała z jego koncepcji ekonomii. Mianowicie Stanisław Grabski rozwijał konsekwentnie ekonomię jako naukę społeczną. Nazywano w podręcznikach jego koncepcję tak zwany socjologizm historyczny. Mianowicie Taylor, który właśnie tak go nazwał, a który reprezentował inny nurt, pewnie też będziemy o nim mówić. Natomiast jeśli chodzi o Stanisława Grabskiego, to uważał, że przedmiotem ekonomii jest przede wszystkim społeczna strona zjawisk gospodarczych. I interesowało go coś, co byśmy dzisiaj, oczywiście Grabski nie używał tego terminu, nazywali rozwojem czy ekonomią zrównoważoną. Także nie tylko zysk, nie tylko, może nie tyle. On uważał, że cele ekonomiczne ściśle związane są z celami społecznymi. A to było bardzo, pozwolę sobie panie profesorze tylko wejść w zdanie, to też była bardzo ciekawa koncepcja w tamtych czasach, bo chyba mieliśmy tak, że mieliśmy trochę taki ówczesny liberalizm, który wtedy wiódł prym. Trochę mieliśmy podejście marksistowskie, też to było to takie, czy można trochę traktować to jako taki złoty środek, albo chęć wypracowania trzeciej ścieżki, trzeciej drogi? Właśnie, to by trzeba zapytać historyków ekonomii, ja jestem historykiem organizacji, tak? Czy to była trzecia droga, bo ekonomia społeczna, że tak powiem, istniała w tamtym czasie, ale rzeczywiście Stanisław Grabski był tutaj bardzo konsekwentny, prawda? No bo tak w okresie międzywojennym nurty, można powiedzieć, marksizujące, one nie były jakoś bardzo znaczące, one były pewną może metodologią badawczą, tak? W polskiej myśli, czy może praktyce ekonomicznej właśnie, dominowało, jak pani mówi, podejście klasyczne, czyli właśnie takie liberalne, no i później etatyzm Kwiatkowskiego, tak? Rzeczywiście nurty ekonomii rozwijane przez szeroko rozumiane środowisko narodowej demokracji, do której należał Stanisław Grabski, rzeczywiście poszukiwało pewnej równowagi.
Myślę, że pani redaktor ma rację. Możemy to nazwać jakimś złotym środkiem, tak? Przy czym w takim w ekonomii społecznej Grabskiego, tak jak ja rozumiem, to ja nie wiem, czy on tak na tyle, na ile znam jego pisma, które czytam właśnie pod kątem przede wszystkim tego, co dały praktyce, czy mogły dać praktyce organizacyjnej. Nie jestem do końca przekonany, że on szukał środka, tak? To był taki bardzo konsekwentny zamysł patrzenia na ekonomię jako na pewne wydarzenie społeczne, tak? A być może właśnie w praktyce to dawało takie, no, w każdym razie zrównoważenie, jeżeli nie środek. Troszeczkę w tym podejściu Stanisława Grabskiego do gospodarki, do ekonomii polskiej można wysnuć taki wniosek, że bardzo ufał i chciał przełożyć jakby część tego brzemienia na małych i na średnich przedsiębiorców, a troszeczkę zdjąć tą odpowiedzialność z państwa. To tak naprawdę ekonomia miała opierać się właśnie na sile małych, średnich przedsiębiorstw, a państwo miało być tylko tym środkiem, który to ułatwia. To też było takie ciekawe spojrzenie, prawda, na ekonomię tak, w tamtym czasie. Tak, oczywiście, bo Stanisław Grabski był wielkim zwolennikiem aktywności człowieka, również aktywności gospodarczej. I bał się, może szczególnie w swoich pracach powojennych to podkreślał, że zbytnie poleganie na państwu tę aktywność może zniszczyć. Ja pozwolę sobie państwu odczytać taki fragment z jego ostatniej pracy na nowej drodze dziejowej. To już wydane było po wojnie, najpierw w 1946 roku, później w 1947, gdzie pisał on tak. Bo wysoce dla nas niebezpieczne byłoby zbiurokratyzowanie naszej myśli i przedsiębiorczości ekonomicznej. Istniała ku temu nadmierna tendencja przed wojną. Ideałem życiowym olbrzymiej większości naszej młodzieży uniwersyteckiej i politechnicznej była dobra posada. A żeby otrzymać dobrą posadę, czytaj tutaj państwową przede wszystkim, i utrzymać się na niej, więcej ku temu pomaga układność i trafne wyczuwanie intencji przełożonych niż samodzielność myśli i twórcza inicjatywa. Ta ideologia posadowa 9/10 naszej inteligencji nie miało się przyczyniła do tej bierności gospodarczej naszego narodu i państwa, która sprawiła, że jak to już powiedziałem, przeciętny nasz na głowę ludności dochód społeczny był w 1938 roku taki sam jak w 1913. Z ideologią tą trzeba stanowczo zerwać. Trzeba wytworzyć w młodym naszym pokoleniu jak najsilniejszą ambicję twórczą, jako naczelny nakaz nowoczesnego naszego patriotyzmu. Ambicję robienia własną inicjatywą i pracą czegoś nowego ku własnemu i narodowi pożytkowi, a nie zostania czymś, jakąś większą czy mniejszą figurą, w cudzysłowie. Oczywiście dochód społeczny dzisiaj nazywamy dochodem narodowym, tak? Znaczy to była tamta terminologia. Czyli Grabskiemu przede wszystkim chodziło o zdynamizowanie aktywności gospodarczej jednostek i ludzi działających wspólnie. I stąd taki nacisk położony na małą i średnią przedsiębiorczość, jako na podstawowe miejsca, czy podstawowe przestrzenie, gdzie właśnie ten duch przedsiębiorczości może się rozwijać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był profesor Tomasz Ochinowski, Wydział Zarządzania UW, a także lider Warszawskiej Grupy Historiografii i Organizacji. My myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję na antenie Radia Wnet rozmawiać o wielkich polskich ekonomistach i mam nadzieję, że będzie pan jeszcze naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję państwu.